Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Dzisiaj pokażę, jak naprawiam płytki. To co, zaczynamy. Tytułem wstępu powiem tyle, że chodzi o takie płytki jak tu oto. Tego typu. Wprowadziłem się do tego domu, te płytki już tu były. Ale zdarza się, że po zimie które z nich po prostu odpadają. Wiadomo, że woda pod wpływem zamarzania rozszerza się, więc po prostu rozepchnęła parę płytek i co? I no trochę ratować je trzeba. Wiadomo, że to nie jest idealny murek, ale jeżeli ktoś chce, tak jak ja, samemu spróbować, to zapraszam do lektury. Sytuacja wygląda w taki sposób, że to się znajdowało tu. Chyba tu znajdowało. Ewidentnie tak wchodzi. To jeszcze wyrównamy. Aby to bez młotka, żeby nie było jakichś uszkodzeń. Tak to będzie wyglądało do celowości. Tyle mamy gruzu wyciągniętego. On jest wilgotny, więc ewidentny. Wysokoelastyczny klej do płytek. Szpachla. Ja mam takiej wielkości, może być szersza, węższa, tak żeby Wam było wygodnie. No i czysta woda. I do tego wszystkiego na zwieńczenie jakiś pojemnik. W moim przypadku jest to po prostu stary pojemnik po jakiś, nie wiem, płynu do spryskiwaczy czy coś, przecięty na pół. Tym będziemy rozrabiać sobie klej. Sprawa wbrew pozorom nie jest aż tak skomplikowana, jak się wydaje. Trzeba po prostu stworzyć taką pastę, którą nałożymy pod spód, żeby z jednej strony nie była zbyt rzadka, z drugiej strony nie była zbyt gęsta. Dlatego mówię pasta, tak mniej więcej takiej konsystencji jak pasta do zębów. Wsypujemy klej. On, jak widzicie, jest w postaci takiej mączystej. Nie wiem, na razie tyle chyba wystarczy. Druga sprawa. Robimy dziurkę i wlewamy do środka trochę wody. No, trochę mało tej wody, ale będziemy dolewać stopniowo, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję. Przypominam, konsystencja mniej więcej pasty do zębów. No widzicie, konsystencja jest dokładnie tak jak mówiłem, mniej więcej taka kaszka, pasta do zębów, coś w ten deseń. Nawet troszkę może być za rzadka, ale myślę, że zobaczymy. Idziemy z tym na miejsce. Wkładamy nasze przyłożone rzeczy. Już jest wydrapane wszystko, więc nie powinno się nic sypać. Niech to sobie tutaj troszeczkę już zacznie wiązać. Dosyć głęboko żeśmy tutaj wybrali. Zostawiamy mniej więcej tak o. Drożniki też. Trochę mało żeśmy zrobili, ale to nie problem. Będzie można dorobić. Dobra, przykładamy nasze miejsce tak jak to powinno być. To oczywiście trochę tego wyjdzie, więc to co wyjdzie proponuję zebrać i tutaj uzupełnić szparkę. Potem sobie zeszlifujemy to delikatnie, jak wyschnie. Rękawiczki się przydają w takich sytuacjach. Można sobie spokojnie pomóc palcem. Wiem, że to nie jest profesjonalne, ale jak ktoś potrzebuje sobie w domu naprawić, no jest to jedna z opcji.
Druga płytka jest też tutaj dołożona. Możemy trochę podczyścić na mokro. Już ta szmatka zanurzona w wodzie. Dobra. I czekamy. Jeszcze przy okazji te boczne zrobimy. Resztę proponuję zrobić, jak już to wszystko stężeje. Wtedy nie będzie się przemieszczać. Będzie łatwiej wyczyścić. A na tę chwilę myślę, że tak to się prezentuje. Już ma swoje lata. I to myślę, że jest jedna z X rzeczy, które będą tutaj do zrobienia. Ale na tym przykładzie stwierdziłem, że Wam pokażę, jak domowym sposobem można to szybko naprawić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takie osoby typu Mario Budowlaniec zrobią to wiele szybciej, ale jeżeli trafiliście do mnie i Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć inne warsztaty, zapraszam do subskrypcji. Już prawie suche. No i na koniec jeszcze tak jak poprzednio. No to potem. No i tak naprawdę to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o naprawę płytek. Trzeba po prostu kupić sobie klej, który jest klejem do płytek, najlepiej taki mrozoodporny. Są różne kleje, ceny mniej więcej, widełki podam Wam w opisie. Tutaj na dole, ewentualnie w opisie pod filmikiem. Kolejna sprawa to szpachla. Zapewne każdy z Was coś tam posiada w domu, bo choćby zagipsować dziurę w ścianie szpachlą można. I zakładam, że takie rzeczy są u Was w domu. Jeżeli nie ma, no to po prostu to są groszowe sprawy. Kolejna sprawa to pojemnik. Ja w moim przypadku, tak jak Wam pokazałem, jest to pojemnik po płynu do spryskiwaczy samochodowych. Taki 5-litrowy, wzdłuż przecięty. No i co? No i jakaś woda czysta, tak? Bo chodzi o to, żeby na to ładna zaprawa wyszła. Ale zaprawa, tak jak wspominałem, powinna mieć mniej więcej konsystencję pasty do zębów, bo wtedy jest na tyle lepka, żeby przylepić materiał do materiału, a z drugiej strony nie wypłynie sama z siebie gdzieś tam szparami, chyba że przyciśniemy, ale tu o to nam chodzi. I to jest tak naprawdę cała filozofia. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli lubicie takie warsztaty domowe, typu zrób to sam. Ja się będę z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.